Adrenalina i duże ryzyko za godziwe pieniądze. We Włościejewkach pod Poznaniem szkoleni są agenci państwowych służb. Po kursie mogą znaleźć pracę w krajach wysokiego ryzyka, na przykład ogarniętych wojną. Joanna Chomicka sprawdzała, kto interesuje się zawodem, w którym ryzykuje się własnym życiem. Szkolą się z zakresu organizacji konwojów, technik łączności i ewakuacji VIP-ów ze strefy zagrożenia. Niektórzy z nich już od dawna pracują dla firm świadczących usługi paramilitarne w Iraku i Afganistanie. Inni dopiero chcieliby zdobyć taki kontrakt. Uczestnicy szkolenia we Włościejewkach to profesjonalni ochroniarze oraz byli żołnierze jednostek specjalnych. Są ludzie, którzy to lubią, którzy lubią żyć z troszkę podniesionym poziomem adrenaliny we krwi. Ja pewnie do takich należę, znaczy na pewno do takich należę. Dla prywatnych firm świadczących usługi paramilitarne w krajach wysokiego ryzyka pracuje w tej chwili kilkudziesięciu Polaków. Ochraniają dyplomatów, przedsiębiorców i obiekty przemysłowe. Zainteresowanie tego typu pracą cały czas rośnie. Joanna Chomicka, Polsat News, Włościejewki.